Jarosław Jarema zdobył Grand Prix Triennale Fotografii Wałbrzyskiej. Finisaż wystawy prac wałbrzyskich fotografów odbył się w Centrum Ceramiki Unikatowej w przestrzeniach Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w Starej Kopalni. Nagrodę publiczności otrzymała Brygida Strzępek. Z 377 oddanych głosów zdobyła ich najwięcej. Laureata Grand Prix wybiera kapituła składająca się z autorów wystawy. Jaki jest poziom wałbrzyskiej fotografii zdaniem kuratora wystawy Jarosława Michalaka? Jest dobrze i bardzo dobrze, tak bym powiedział. To już nawet nie chodzi o sam poziom prac. Właściwie jest taka sytuacja, że ci autorzy, którzy biorą udział od początku i część z nich jest członkami klubu, część jest spoza klubu, część wyjechała. Wszyscy są Wałbrzyszanami albo związanymi z miastem Wałbrzych. No właściwie od wielu, wielu lat no poruszają się we własnej stylistyce, robią swoje zestawy prac, całe wystawy, które są pokazywane nie tylko w Wałbrzychu, ale też w Polsce i na świecie. Więc jest to naprawdę grono znanych, uznanych i czasem często wręcz wybitnych twórców. Ciekawe też jest to, że przekrój wiekowy jest dosyć spory, bo mamy i 95-latka i 18-latka na wystawie, więc też młode osoby biorą udział w tym przeglądzie. Pomimo tego, że są młode, no zaczynają swoją drogę fotograficzną w sposób bardzo ciekawy, no taki rzetelny, profesjonalny i bardzo mądry. Więc myślę, że jest bardzo dobrze. Mogę też już chyba zdradzić ciekawostkę, że BWA Legnica zaprosiło Triennale Fotografii Wałbrzyskiej do siebie. Będzie prezentowane w marcu. Mam nadzieję, że wszystko dojdzie do skutku i że ta wystawa pojedzie dalej. W pracach wałbrzyskich twórców można dostrzec wiele podobieństw. Myślę, że osoby, które są mocno związane z fotografią, zaczynają to dostrzegać. To nawet się pojawia w wypowiedziach ludzi, którzy fotografią zajmują się od wielu, wielu lat. Publikują w pismach fotograficznych, często sami prowadzą te pisma fotograficzne ogólnopolskie. I oni przyjeżdżając tutaj mówią, że widać no, pewien taki sznyt wałbrzyski, coś co pewnie no, pojawia się z czasem, po iluś tam nastu już latach, dzięki ścieraniu się jakiejś idei, tak, ucieraniu się tych naszych tutaj poglądów na fotografię, no, na pewne rzeczy zwracamy uwagę bardziej niż na inne i to pewnie też z tego wynika, że cała ta grupa w ten sposób się kształtuje, że zaczyna widzieć ten świat w ten sposób i ten obraz fotograficzny i kadry w pewien sposób poukładany, usystematyzowany. Opowiada historię. Nie są to tylko zdjęcia, obrazki, ale są to zdjęcia pełne głębi, pełne opowieści, pełne często historii, które są poza kadrem. Więc myślę, że można coś takiego znaleźć w tej wałbrzyskiej fotografii.